Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Proszę Państwa, dzisiaj będzie artykuł i vlog dotyczący e, prawa IT. Dlaczego to jest takie ważne? No dlatego, że y, zajmujemy się tymi tematami od ponad 20 lat i pomagamy y, informatykom, firmom informatycznym, żeby y, prawidłowo wykonywali swoje y, obowiązki. I tutaj y, warto y, powiedzieć o y, tej umowie, którą, którą, będziemy, którą będziemy analizować, mianowicie o umowie założycielskiej, tak zwanym Founders Agreement. Państwa, warto odnotować, że napisaliśmy na ten temat, nagraliśmy na ten temat. Bardzo ciekawy podcast, do którym odsyłamy do tego, żeby państwo zajrzeli do niego i go posłuchali, ale teraz obejrzyjcie państwo naszego vloga dotyczącego właśnie tej Founders Agreement. Founders Agreement jest często bagatelizowany przez informatyków, zawierają zwykłą umowę spółki i mówią: "A, umowa założycielska nie jest ważna". I tutaj błąd Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę najważniejszym takim dokumentem, który jest między wspólnikami, jest właśnie ta umowa założycielska. Dlaczego w takim razie ta umowa założycielska jest ważna? Po pierwsze, dlatego, że ona będzie regulowała kwestie dotyczące wspólników, kwestie dotyczące członków zarządu i kwestie dotyczące tego, jak będzie funkcjonowała dana spółka. Aby to osiągnąć, należy taką umowę podpisać. Kiedy taką umowę należy podpisać? Najlepiej podpisać taką umowę założycielską już w momencie podpisywania umowy spółki, żeby równolegle powstały dwa dokumenty. Jeden, który jest jawny, czyli umowa spółki, i drugi, który już nie podlega jawności, nie jest e, publikowany w, e, w dokumentach dotyczących, dotyczących spółki w rejestrze przedsiębiorców czyli właśnie umowa założycielska. Ta umowa założycielska będzie określała e, to, jak funkcjonuje dana spółka. Nie ma niestety w Polsce takiej formy tej umowy założycielskiej, nie ma specjalnej, specjalnych przepisów dotyczących tej umowy założycielskiej, w związku z tym nazywa się tą umową nienazwaną. Ta umowa nienazwana pozwala na to, żeby wpisywać tam to, co założyciele danej spółki mają za pomysł. Co za tym idzie, jakie elementy wkłada się do takiej umowy? No po pierwsze, Cel biznesowy takiej, takiej spółki, założenia projektu, które są dotyczące takiej, takiej spółki oraz ra, ramowy harmonogram realizacji takiego projektu, tej umowy, tej, tej, tej spółki, która została powołana. Proszę pamiętać o tym, że tutaj, jeżeli będziemy mieli taką umowę założycielską zawartą, to jest do czego się odwołać. To w Założyciele będą pamiętać, co ustalili na początku, co dla nich było ważne i jaką, jaką potrzebę mieli, po co założyli tą spółkę. Te elementy szczegółowe, które dotyczą i które my zalecamy, aby były w tej umowie założycielskiej tym Founders Agreement. Wskazaliśmy w podcaście, zachęcamy do jego posłuchania, tam mogą Państwo znaleźć bardziej szczegółowe informacje. Natomiast jeśli chodzi o formę, no tutaj nie mamy znowu formy tej umowy założycielskiej, każda forma będzie dobra. Bo jeżeli w ogóle będzie, to jest lepiej niż jakby nie było takiej umowy założycielskiej. Można to zawrzeć w formie pisemnej, można to zawrzeć na przykład w formie y, y, pisemnej z notarialnie poświadczonymi podpisami, albo jak ktoś sobie życzy, również w formie aktu notarialnego. Warto, żeby ta umowa była prosta, klarowna, żeby zawierała istotne elementy, aspekty i w przyszłej realizacji takiego przedsięwzięcia będzie bardzo podobna, bardzo pomocna, bo właśnie ci założyciele będą mieli do czego się odwołać. Opracowanie takiej, takiej umowy założycielskiej gwarantuje, że będą zapewnione interesy i zabezpieczone interesy wszystkich wspólników, będzie ograniczone ryzyko konfliktów i pozwoli to na realizację tak, takiego projektu. Podsumowując proszę Państwa, Founders Agreement, czyli umowa założycielska na rynku IT jest, nie, jest nieocenioną pomocą w realizacji danych projektów informatycznych. Gdy jest taka umowa, pozwala ona to przedsięwzięcie pchać do przodu. Jeżeli są Państwo zainteresowani podpisaniem takiej umowy założycielskiej, umowy spółki i umowy założycielskiej, to oczywiście zapraszamy do kontaktu. Shawayski Legal Group pomaga przy tworzeniu takich umów, wspiera przedsiębiorców na rynku IT, żeby tak... Takie umowy posiadali, bo tak jak powiedziałem wcześniej, one gwarantują sukces w realizacji projektu IT. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający Kancelarii. Dziękuję i do usłyszenia.